Witajcie kochani, dzisiaj znowu astrologicznie, przed nami 17 lipca, Nów w Raku i porozmawiamy o tym, co nas czeka, na co zwrócić uwagę, co tam może sobie powypływać. Rak jest takim znakiem dosyć sentymentalnym, który lubi kurczowo trzymać się przeszłości. Tak chodzi, rak chodzi do tyłu, tak? Albo robi dwa kroki do przodu, jeden do tyłu. I możemy odczuwać różne takie wspomnienia, nostalgie związane z przeszłością. I tutaj jest całe pole do popisu w związku z tymi tematami przeszłości, bo z jednej strony warto uporać się z przeszłością, jest to dobry moment, żeby pożegnać przeszłość, żeby pozamykać pewne rzeczy. Rak to też znak wodny. I to jest cały ten temat oczyszczania, żeby zmyć z siebie te bolesne wspomnienia, żeby popracować jeszcze z traumą, żeby popracować z wybaczaniem, żeby odpuścić, pozwolić, żeby ta przeszłość odpłynęła, bo dwa razy nie wchodzimy do tej samej rzeki. Więc z jednej strony takie wielkie czyszczenie, ale z drugiej strony rak też pielęgnuje tą przeszłość, więc chodzi o to, żeby do tej swojej przeszłości podejść w sposób konstruktywny i przejrzeć te swoje wspomnienia i zrobić w nich porządek. I warto pamiętać to, co dobre i pielęgnować te perełki, wspomnienia, które ciebie wzmacniają, motywują, są inspiracją, dają nadzieję, są dowodem na to, że pokonałeś jakieś tam przeszkody, są dowodem na ludzką dobroć. A te rzeczy, które są związane z takimi różnymi bolesnymi przeżyciami, warto je po prostu przetrawić i puścić. Rak to też taka nostalgia, więc możemy czuć nostalgię za przeszłością, związaną z tym, z takim żalem, że coś już przeminęło. Możemy mieć takie flashbacki, że nie wiem, zobaczysz jakąś książkę i przypomnieć się dzień, kiedy ją kupiłeś lub kiedy ją dostałeś, albo będziesz w jakimś miejscu i przypomnieć się, tak jak film, odtworzy się sytuacja, która się miała miejsce 10 lat temu czy 20 lat temu. Mogą się pojawiać sny związane z przeszłością. I mam troszeczkę czasem taką tendencję do takiego trzymania się tej przeszłości w tym sensie, że właśnie z taką nostalgią, z żalem za tym, co przeminęło, że już to nie powróci. Ale myślę, że warto podejść do tego wszystkiego troszeczkę szerzej. Nie skupiać się na tym żalu, tylko potraktować te wspomnienia jako taki szerszy obraz naszego życia. Ponoć czas jest tylko iluzją naszego umysłu, więc nasza cała osoba jest taką mozaiką tego teraz i tego, co było i tego, co będzie. I zarówno nasza przeszłość, jak i przyszłość żyje już w nas. I mamy czasami takie przebłyski od siebie z przyszłości. I czasami wiemy, że coś powinniśmy zrobić, ale tu i teraz nie jesteśmy często w stanie wykonać pewnych kroków, chociaż wiemy, że to ja z przyszłości już się niecierpliwie przybiera nogami, ale jeszcze się nie narodziło, jeszcze się nie zamanifestowało, więc te wszystkie aspekty nas już w nas mieszkają i dają taki szerszy obraz życia, więc warto spojrzeć na siebie z szerszej perspektywy, zrozumieć tak w sercu, że życie jest zmianą i docenić te wszystkie piękne chwile, które już przeminęły, ale które tak naprawdę cały czas w nas mieszkają i nas wzbogacają, wzbogaciły nas, naszą osobowość. Jednocześnie otworzyć się na to, co nadchodzi, a co już tak naprawdę jako taki przedsmak żyje w nas. I warto te stare aspekty nas, które w nas cały czas mieszkają, bo tak naprawdę mówi się o tym właśnie wewnętrznym dziecku, o pracy z wewnętrznym dzieckiem, o tych różnych takich składowych naszej osobowości. Chodzi o to, że przeżywając tu i teraz te różne doświadczenia, warto zaprosić te różne aspekty nas do przeżywania tych chwil, żeby zaprosić na przykład to wewnętrzne dziecko i zobaczyć, że zobacz, możesz się cieszyć życiem, możesz mieć to, czego nie miałeś kiedyś. I gdy przeżywamy pewne sytuacje z życia, na przykład jedziesz na wakacje i z jednej strony
cieszysz się jako dorosły, który ma przerwę w pracy, a jednocześnie przywołujesz to wewnętrzne dziecko i cieszysz się chlapiąc się w falach i jednocześnie przywołujesz tego swojego wewnętrznego nastolatka i biegasz z wiatrem we włosach i poczuciem wolności. I chodzi o to, żeby to wszystko w sobie odnaleźć i postrzegać to życie troszeczkę szerzej, z szerszej perspektywy, jako zmianę. I to jest cały ten wątek wody, wątek oczyszczania się, wątek zmiany, odpuszczania. Woda nas oczyszcza, ale woda też jest źródłem informacji. Woda jest tym, co nas łączy. Wszyscy jesteśmy z wody. Woda jest, mówi się, że jest krwią ziemi i jesteśmy poprzez wodę połączeni z Matką Ziemią. I warto sobie przypomnieć, że wszystko jest ze sobą połączone i że ty się liczysz. Każdy z nas się liczy, wszyscy jesteśmy tymi kroplami w oceanie i jednocześnie każda kropla zawiera w sobie cały ocean. To ty jesteś zmianą, którą chcesz widzieć w świecie, więc warto też wrócić do siebie, do swojego serca, pozwolić tej bolesnej przeszłości odpłynąć, ale też docenić siebie za to, co już osiągnęliśmy. I z jednej strony zastanowić się, to czy mówiłam już poprzednio i w filmie o też tych toksycznych osobach i przy poprzednich wydarzeniach astrologicznych, zastanowić się, gdzie powstrzymuje siebie przed byciem sobą, gdzie bardziej wchodzimy w takie zaspokajanie, przypodobywanie się innym, takie podlizywanie się, żeby być akceptowanym i kochanym, i warto po prostu poszukać siebie w tym wszystkim i poszukać, co to jest też ta indywidualność, bo z jednej strony funkcjonujemy w tym świecie, jesteśmy wszyscy połączeni i mamy też wpływ na to, żeby świat był lepszym miejscem, a jednocześnie jesteśmy tutaj po to, żeby realizować swój indywidualny dar i tutaj warto zadać sobie też takie pytanie, czym jest to bycie sobą, ale nie w tym takim sensie XXI wieku, tego indywidualizmu, takiego zimnego, wyrachowanego, związanego z konsumpcjonizmem. Tutaj chodzi o takie bycie sobą, ale o takie głębsze w połączeniu ze swoim sercem, w połączeniu z przodkami, z całym światem, z Matką Ziemią, a jednak zachowując tą swoją indywidualność i dzieląc się tym swoim darem, więc jest nad czym pomyśleć, nad czym pomedytować. Energia wody to płynięcie, płynięcie z prądem życia, ale to bycie też w tym właśnie stanie flow i tutaj chodzi też o zdjęcie tej kontroli z siebie, gdzie za bardzo siebie kontrolujemy, gdzie za dużą presję na siebie kładziemy i warto zadać sobie pytanie, kim bym był, gdybym zdjął z siebie całą presję, całe powinienem, gdyby wziąć w nawias wszystkie twoje obowiązki, zobowiązania, wszystkie chęci przypodobania się, gdyby wziąć to wszystko w nawias i obudzić się z czystym umysłem, co byś wtedy robił, co byś wtedy robiła, jakie jest pragnienie twojego serca, twojej duszy, więc warto z tym pytaniem sobie posiedzieć. Nów, nie tylko w raku, każdy nów jest dobrym momentem na nowy początek, nowy start i tutaj rak z tą energią wody, z tą pracą z przeszłością może pomóc ruszyć do przodu, bo warto odpuścić pewne rzeczy, pozbyć się tego żalu i ruszyć do przodu. I też pracując z przodkami, tutaj chodzi o to, żeby okazać wdzięczność za to, co otrzymaliśmy i wybaczyć, puścić to, co było trudne. Tak naprawdę jesteś marzeniem swoich przodków, jesteś spełnieniem ich marzeń, gdy podążasz ścieżką serca i realizujesz siebie, wytyczasz nowe ścieżki. Energia raka to też taka energia matczyna, energia domu, energia taka karmiąca, związana też z pokarmem, z pożywieniem, więc warto w ten czas utulić siebie, zadać sobie pytanie, czym dla ciebie jest dom, czym dla ciebie jest bycie w domu. Jest to taki czas, kiedy możemy czuć, że chcemy, potrzebujemy być sami ze sobą, potrzebujemy przeorganizować swoją głowę, popracować bardziej w środku, introwertycznie popisać, poszukać odpowiedzi,
co to znaczy czuć się jak w domu, czy bo dom to nie tylko miejsce, to taki stan umysłu, kiedy czujesz się swobodnie, przytulnie. Możemy mieć taką potrzebę, żeby po prostu gdzieś tam odciąć się od świata zewnętrznego i posiedzieć, może nie z kocykiem, bo to nie ta pora roku, ale w jakimś kamaku czy fotelu z książką i pokarmić tą swoją duszę. To czas, żeby właśnie siebie karmić, żeby karmić się zdrowym, odżywczym pokarmem, ale też dobrym słowem i życzliwymi relacjami. Chodzi o to, żeby w życiu wybierać to, co nas karmi, a nie to, co budzi w nas niestrawność. Też mówiłam ostatnio o właśnie tych różnych toksycznych relacjach, pod których mamy tylko czkawki i niestrawności, więc warto też robić porządek w tych tematach. Rak wiąże się też właśnie z taką energią romantyczną, więc jeżeli szukasz miłości, to możesz na kogoś trafić. To też czas na takie odświeżenie relacji i w związkach, i w rodzinie. Warto się skupić właśnie na bliskości i szukać właśnie tych mostów, a nie budować mury. To czas taki też bardzo kreatywny, więc warto wyrażać siebie na różne sposoby. Może to być malowanie, może to być szycie, może to być gotowanie. Wszystko, co wiąże się z takim smakowaniem życia, z intuicją, z barwami, smakami życia. Też jesteśmy tak kulturowo przyciśnięci, że premiowane jest to takie racjonalne myślenie, ale tak naprawdę mamy tą mądrość ciała, mądrość intuicji, mądrość płynącą z emocji, które tak lubimy sobie tłumić, ale to emocje dają nam sygnał, co dla nas jest okej, co dla nas nie jest okej. Już trąbię często na tym kanale, że nie ma czegoś takiego jak złe emocje. Te wszystkie niekomfortowe emocje po prostu informują nas o tym, że coś nie jest dla nas w porządku, że może potrzebujemy zmian, więc warto zaufać swojemu ciału, swojej intuicji, swoim snom, swoim emocjom, słuchać siebie, uszanować siebie takim, jakim jesteś, bo każdy ma te swoje jakieś małe dziwactwa, różne upodobania i to właśnie to tworzy tą mozaikę cudowną świata. Nie mamy być wszyscy tacy sami, nie mamy wszyscy podążać za najnowszym krzykiem mody. Chodzi o to, żeby każdy znalazł swoją indywidualną ścieżkę. I rak to taki czas właśnie miłości, łagodności, nostalgii, pobycia z tą przeszłością, ale też szukanie własnej ścieżki, szukania siebie i swojej drogi i szukania tej definicji, co to znaczy być sobą w tym świecie, jak mogę realizować siebie w tym świecie, gdzie płynie twoja energia, gdzie ciebie kieruje, gdy zdejmiesz ze sobą z siebie całą presję, co to znaczy być sobą. I ta cała energia wody, mamy lato, więc warto maczać stopy w wodzie, warto pływać, obmywać swoje ciało, wchodzić do wody z intencją obmycia się z różnych traum, z oczyszczenia zarówno ciała, jak i duszy. Warto zawierzyć mądrości wody, która właśnie mówi, że z jednej strony jesteśmy wszyscy połączeni, a z drugiej strony zaufać, że życie jest zmianą i zobaczyć, co chcemy przenieść do nowego rozdziału swojego życia, a co warto odpuścić. Kim jesteś, co to znaczy dla ciebie być w domu, czy stwarzasz sobie w sobie ten stan ducha bycia w domu, bycia w komforcie. Chodzi o to, że możemy czuć się bezpiecznie i komfortowo, jednocześnie słuchając swojego ciała, swojej intuicji, jednocześnie będąc kimś innym, bo tak naprawdę każdy jest kimś innym, a próbujemy być przycinani do różnych schematów i później sami siebie często ograniczamy. Więc warto płynąć z tą wodą, pozwolić sobie płynąć w swoim własnym rytmie tam, gdzie prowadzi cię serce i do tego serdecznie was zachęcam. I jeszcze wylosujemy sobie jedną kartę. Dzisiaj z nami mądrość ukrytych królestw. Zobaczymy, co nam dzisiaj wyjdzie. Okej, tasujemy. Tasujemy. Dobra, jeszcze raz przetasujemy. Zobaczymy, jaka karta na ten nów. Pani lustra. Odbicie obiektywizm. Nie wiem, czy coś tu widać. Pani lustra też siedzi nad taflą wody.
Zaraz doczytamy. No i trochę coś o tym już mówiłam Cię. Pani Lusta prosi, abyś spojrzał na siebie w lustrze, które powstało z wydarzeń Twojego życia. Nie osądzaj, zaakceptuj rzeczy takimi, jakimi one są, z miłością. Pani Lustra prosi, abyś uszanował każdą część swojej historii jako niezbędną w Twoim rozwoju. Czy widzisz siebie w miejscu, gdzie obecnie powinieneś się znajdować? Czy podoba Ci się to, co pokazuje Ci lustro? Czy dostrzegasz swoją część w swoich relacjach i motywach, które stoją za Twoim obecnym pytaniem? Odpowiedź znajdziesz w dokładnej i szczerzej samoocenie. Czy posiedźmy sobie przy okazji tego nowiu z jakimś dziennikiem, kartką, długopisem, ołówkiem i pozwólmy sobie na nostalgię, na przyjrzenie się przeszłości, na przyjrzenie się swoim relacjom, kim jestem w tych relacjach. Rak to właśnie energia wody, czyli z jednej strony przemijanie, z drugiej strony też uszanowanie przeszłości, ale i puszczenie tego, co nam już nie służy, to też cały właśnie temat miłości, związków, rodziny, takiej łagodności i karmiącej energii. Więc warto sobie z tym popracować. Posiedzieć nad wodą, zamoczyć nogi w jeziorze, w rzece, w morzu, oczywiście z odpowiednią klasą czystości. A jeżeli nie macie takiego zbiornika, możecie sobie zrobić kojącą kąpiel stóp z solą i płatkami kwiatów. Warto też popracować z kamieniami, na przykład kwarc różowy związany jest właśnie z taką energią miłości, miłości bezwarunkowej, łagodności, więc praca z tym kamieniem też może wspomóc refleksję nad swoją ścieżką w tym okresie. Jestem ciekawa, jak Wy odczuwacie te energie. Jestem ciekawa Waszych komentarzy, więc zapraszam do komentowania. Jeżeli film okazał się przydatny, możesz go polubić, możesz udostępnić osobie, która potrzebuje. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, interesują Cię tematy rozwojowo-astrologiczno-pokrewne, możesz zasubskrybować kanał, nacisnąć dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia. Możesz też wspierać kanał i widzimy się bardzo, bardzo niedługo. Pozdrawiam Was serdecznie.